koniec mojego przydługiego wstępu, ale chciałam troszeczkę nakreślić też kierunek naszej rozmowy, którą będę starała się z Wami pójść, ale chciałabym zacząć od naszą już teraz rozmowę, od pytania do Olgi i Klaudii, takiego dużego pytania o wnioski z pandemii. Nie wiem, dalej jesteśmy w pandemii, dalej tak naprawdę gdzieś radzimy sobie bardzo często na żywo, ad hoc, z pewnymi sytuacjami, ale jednak jesteśmy już w tym procesie pewien czas, bardzo konkretny czas, już 2 lata. Jesteśmy tak naprawdę, myślę, że mamy prowadzone, mam też taką nadzieję, że w większości instytucji różne strategie, które właśnie pozwalają nam sobie radzić z tą sytuacją. Jesteśmy też właśnie już prawie rok po badaniu tym naszym, które przeprowadziliśmy, o którym przed chwilką mówiłam, o kulturze w pandemii. I chciałabym Was podpytać o to, jaka jest sytuacja Waszych instytucji w kontekście właśnie pandemii, a cyfrowej dostępności i strategii, które Wasze instytucje wdrożyły, żeby właśnie odnaleźć się w tej rzeczywistości. Czy są to nowe narzędzia, nowe sposoby działania, które właśnie zostały wdrożone, bo nastał ten moment i trzeba było szybko zareagować, czy jest to może część tak naprawdę wdrażania, ten drugi scenariusz, wdrażania pewnego scenariusza, który już był wcześniej zaplanowany. Nie wiem, Olga, czy możemy zacząć od Ciebie? Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. No tak, pandemia jest czymś, co nam spędza sens powiek w rzeczywistości i w działaniu. I mogę powiedzieć, że jako instytucja, jako zachęta poradziliśmy się z tym, to było takie zwinne zarządzanie, bo poradziliśmy się w tym momencie, kiedy pandemia nas wszystkich ogarnęła i wręcz przydusiła. Bardzo łatwo i bardzo szybko weszliśmy w online, bardzo szybko udostępniliśmy kolekcje, bardzo szybko wprowadziliśmy oprowadzania i bardzo szybko poradziliśmy sobie z działaniem edukacyjnym w online. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie zaczęli pracy kilka lat temu, a dokładnie w 2011 roku. I pozwólcie, że trochę historycznie opowiem o tym, co się działo w Zachęcie. Dlatego, żeby też, myślę, podzielić się naszymi doświadczeniami z wszystkimi, którzy przechodzą te aspekty, wprowadzają się w ten obszar. I ja uważam, że tak naprawdę to wszystko jest oparte przede wszystkim na edukacji, ale już uzasadniam dlaczego. My jako Zachęta jesteśmy instytucją publiczną. To instytucja publiczna oznacza, że są to publiczne pieniądze i uznajemy, i to jest coś też, co bardzo mocno w 2011 roku pojawiło się, wszystko, co jest za publiczne pieniądze, jest publiczną własnością. W 2011 roku ówczesna dyrekcja, Hanna Wróblewska, Justyna Markiewicz, weszły z bardzo dużym projektem związanym z dostępnością, ale z dostępnością rozumianą jako udostępnianie budynku dla osób, które wymagają właśnie takich specjalnych działań. Ta dostępność wymagała bardzo dużych kwestii inwestycyjnych, ale dostępność związana z budynkiem od razu rodzi pytania, ale w tym budynku coś jest. Są wystawy, ale poza wystawami, które my widzimy, są niesamowite zbiory. Jest gigantyczna kolekcja prac, których nie cały czas pokazujemy. Jest wspaniałe archiwum, w którym są teczki artystów od 1940 roku, które mogą służyć wielu osobom zainteresowanym, badaczom, artystom, naukowcom. Jest wreszcie bardzo ogromny zasób edukacyjny. Co w takim razie z tym zrobić? No i bardzo ciekawe, bo wtedy dyrekcja połączyła rozmowy akurat szczęśliwie z Centrum Cyfrowym, z Fundacją Nowoczesna Polska i Wikipedia. I te rozmowy prowadziły do tego otwierania się instytucji, otwierania się zespołu Zachęty na coś, co było związane z domeną publiczną, czyli w jaki sposób możemy otwierać to, co jest zamknięte, w jaki sposób możemy upubliczniać. Jednym była nasza edukacja jako instytucji, jako zespołu, jako zastanawiania się, co jest możliwe i jak jest możliwe. I kiedy już właściwie otworzyliśmy się na to, że możemy to zrobić jako zespół, kiedy pojawiła się bardzo fajna i niezwykle zgrana grupa prowadząca też do takiego projektu, który nazwaliśmy Otwarta Zachęta,
który był głównie prowadzony przez Marysię Świerżewską, Martę Miśń, Zosię Dubowską, który tak naprawdę współtworzył działania, w efekcie których powstała strona Otwarta Zachęta, na której właśnie pierwsze pojawiły się prace z kolekcji na otwartych, na CC wszystkich dostępnościowych prawach, na różnych oczywiście formatach. To drugim równolegle prowadzonym procesem było to, że zespół musiał się zwracać do artystów. Do artystów, których pytał o zgodę, bo przecież wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. I tu pojawiły się kolejne schody, czy też wyzwania, jak przekonać artystów do tego, że udostępniając swoje prace, oni nie tracą na tym, że to jest również dobra sprawa dla nich. Również daje możliwość temu, że z ich prac korzystają studenci, naukowcy, badacze, a nawet jeśli ich praca jest zupełnie na wolnych zasobach, to można z nimi robić mnóstwo różnych rzeczy. Praca jest jakby, dostaje nowe życie, natomiast wszędzie idzie informacja za tym, kto jest artystą, w jakiej kolekcji ta praca jest, czyli te zasady udostępniania są bardzo mocno również prawnie uwarunkowane. I oczywiście ta praca trwała i trwa. Dzieliliśmy naszą kolekcję też wtedy, bo jak wiemy, zasoby zachęty są bardzo duże, na tę kolekcję, która jest związana z artystami, którzy już nie żyją, są spadkobiercy i te wszystkie działania są prowadzone zupełnie odrębnie, ale od 2011 roku, właśnie w ramach całego procesu, który instytucja zaczęła przeprowadzać, zespół, wszystkie umowy, które są podpisywane z artystami, są podpisywane z ustalaniem i uzgadnianiem, w jaki sposób prace ich mogą zaistnieć w domenie publicznej. I cały czas do dzisiaj jesteśmy otwarci na to, aby rozmawiać z artystami. I oczywiście jest nam łatwiej dzisiaj, właśnie dzięki pandemii, rozmawiać z artystami, bo wielu artystów uzmysłowiło sobie też, co się dzieje w świecie wirtualnym. I to jest ta kolejna odsłona, która nam jako instytucji przez to, że pewne działania wprowadziliśmy dużo, dużo wcześniej, pozwoliła na to, żeby pandemię zupełnie inaczej też przeprowadzić. Zachęta jest otwarta dla wszystkich i na wszystkich. I to też jest takim kolejnym, powiedziałabym, hasłem, które nam przyświeca i bardzo mocno trzymamy się tego i bardzo mocno działamy. Strona, która powstała w roku 2012, Otwarta Zachęta, która była takim pierwszym właśnie portalem, na którym zbieraliśmy te materiały w domenie publicznej, została następnie w roku 2014 przeniesiona do nowej strony, która zawiera mediatekę. I tu się pojawiły oczywiście nowe wyzwania, czyli jak wyszukiwać tych materiałów, w jaki sposób je, jak połączyć, jaka to sieciowanie pomiędzy działami powinno następować. No i na szczęście znowuż dzięki naszej pracy, wspólnym działaniom, ale także i podejmowanym wyzwaniom postaraliśmy się, a to nie było łatwe, kilka również dobrych lat pracowaliśmy na to, by pozyskać grant z funduszy europejskich, również z udziałem Centrum Cyfrowego i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Grant, który umożliwia nam stworzenie kolejnej strony, ale także i właśnie udoskonalanie całego procesu udostępniania wszystkich zasobów, które są w zachęcie. To tak pokrótce, ale chciałabym właśnie zarysować coś, co na pierwsze pytanie Mai, jak ma się pandemia, to ja jako osoba, która jest w instytucji, mówię, ma się dobrze, ale to nie oznacza bardzo dobrze. Jeszcze jest wiele przed nami i wiele działań edukacyjnych związanych, tym bardziej, że sama pandemia i rozwój technologii, o którym zapewne będą mówić tutaj eksperci, stawia przed nami kolejne wyzwania technologiczne, techniczne, ale i także dla zespołu nieustającej nauki. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję za ten głos. To, co ja biorę z tego przede wszystkim, to punkt startu, czyli to, że tak naprawdę dla Was momentem do rozpoczęcia tej dyskusji, czy w ogóle takim punktem zaczepienia było nawiązanie do, czy oparcie tak naprawdę tych wszystkich działań o misję publiczną instytucji. Dla mnie to jest szalenie cenne i szalenie ważne i myślę, że to jest coś, o czym czasami gdzieś w ferworze zadań i w takim codziennym biegu zapominamy, a gdzieś wydaje mi się, że taka bardzo jasna
podwalina, żeby wiedzieć, dlaczego działamy, dlaczego robimy pewne, znaczy dlaczego działamy w taki, a nie inny sposób i do czego nas też pewne zadania zobowiązują. Myślę, że to jest niesamowicie cenne, żeby takie ćwiczenie też na samym starcie działań zacząć. Bardzo dziękuję, Olga. Wrócimy do kilku wątków jeszcze, ale chciałabym oddać głos na chwilę Klaudii i zapytać o doświadczenia Muzeum Narodowego w Warszawie. Jak tutaj, czy pandemia tak naprawdę właśnie bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, rozbiła system, czy tak naprawdę pomogła Wam też, podobnie właśnie jak w Zachęcie, przyspieszyć pewne działania i wdrożyć pewne rozwiązania, a może też tak, o czym mówiła Olga, usprawnić dialog też z artystami, czy tak naprawdę z partnerami w Waszych działaniach? Dzień dobry, witam wszystkich. Odpowiadając na Twoje pytanie, Maju, trzeba zaznaczyć, że Muzeum Narodowe jest troszeczkę w innej sytuacji niż Zachęta, ponieważ gro naszych zbiorów to są zbiory już znajdujące się w domenie publicznej, więc mamy o wiele większe pole do manewru, jeżeli chodzi o udostępnianie dzieł domeny publicznej albo jakiś taki wolny dostęp i ułatwianie tego dostępu. Natomiast rzeczywiście też nie byliśmy w takiej sytuacji wcześniej, że pandemia zrobiła u nas jakąś niesamowitą rewolucję, bo podobnie jak Zachęta mieliśmy już wcześniej rozpoczęte różne projekty i programy udostępniające. Mamy kontynuację programów unijno-ministerialnych, dofinansowań na digitalizację i udostępnianie zabytków. Także to jest coś, co robimy bez mała już chyba siódmy rok z kolei. Na początku mieliśmy program Kultura Plus, potem Otwarte Narodowe. Też tutaj wykorzystaliśmy tę frazę, jaką też posługuje się Zachęta. I teraz mamy projekt Hereditas, który zakończy się w 2023 roku i on też zakłada bardzo intensywny proces digitalizacji. Mamy kilka pracowni digitalizacyjnych oraz na końcu udostępnienie tych wszystkich zdigitalizowanych obiektów w naszym portalu Cyfrowym Muzeum. W ramach Otwartego Narodowego w zeszłym roku premierę miała nasza nowa strona cyfrowego MNW, czyli takiego repozytorium cyfrowego, w którym staramy się publikować jak najwięcej świetnej jakości wizerunków obiektów z naszej kolekcji i możemy się pochwalić, że obecnie na stronie cyfrowego jest już ponad 60 tysięcy obiektów i też wydaje nam się, że tak jak zajrzę do statystyki, że mamy nie najgorszy rating odwiedzających, ponieważ mamy ponad 400 odwiedzających dziennie te strony, więc wydaje nam się, że jest to coś, z czego możemy być dumni, ponieważ instytucjom kultury wbrew pozorom, nawet mającym świetne zabytki i świetne prace, nie jest wcale łatwo się przebić do świadomości publicznej i cały czas jakby musimy konkurować z o wiele atrakcyjniejszymi metodami spędzania wolnego czasu i naprawdę nie jest to proste zadanie. Jeżeli zaś chodzi o takie działania samej instytucji, które zostały jakoś tam zapoczątkowane albo zmodyfikowane przez pandemię, bo to raczej chyba u nas moglibyśmy powiedzieć o zmianie nacisku, jakby punktów nacisku, gdzie ten nacisk był kładziony na rozwój, to na pewno, tutaj mówię w imieniu działów marketingu, promocji, to na pewno jest poszerzenie oferty edukacyjnej, oferty wykładów, kursów. To jest coś, co się cieszyło zawsze dużym zainteresowaniem w muzeum i bardzo szybko się te wszystkie lekcje edukacyjne, muzealne dla dzieci oraz kursy bardziej specjalistyczne, bardziej tematyczne, to się bardzo szybko rozchodziło. Ponieważ dostępność była na miejscu, to mogliśmy zaportować maksymalnie kilkudziesięcioosobowe grupy, natomiast dziś, kiedy możemy zrobić to spotkanie w formie online, mamy tych uczestników po kilkuset, nie ma też tej bariery czasowej, że spotkanie jest na daną godzinę, nie ma bariery językowej, jeżeli dajemy radę takie spotkanie przetłumaczyć, oraz nie ma tej bariery ilościowej, także że jest ograniczona liczba osób, która może uczestniczyć. Także te spotkania są często nagrywane albo często produkowane w formie takiej, którą można sobie później odtworzyć, więc też jakby udostępnianie publiczności tych działań jest o wiele łatwiejsze.
Oczywiście jest też tak, że muzeum idzie z duchem czasu i staramy się być obecni na Instagramie, na TikToku, więc są to takie może nie nowe, bo nie są już to żadne nowe środki komunikacji, ale może nowe dla instytucji kultury, która jednak kojarzy się nam z taką bardzo poważną i stabilną instytucją, która na pewno nie będzie nagrywała śmiesznych TikToków, a jednak staramy się tutaj poszukiwać nowych różnych grup odbiorców, bo też chyba należy podkreślić, że to nasze docieranie do publiczności to jest ciągły quest w poszukiwaniu nowych grup odbiorców i też pomysłów, w jaki sposób możemy do nich docierać w atrakcyjny dla nich sposób, bo już jakby naprawdę należy porzucić to myślenie o instytucji kultury, że mamy coś ciekawego do pokazania i to się samo obroni, jakby nie ma tak. To jest tak, że są grupy osób, które są bardzo zainteresowane konkretnymi aspektami, ale do całej reszty jednak musimy docierać, musimy się otwierać i musimy po prostu uatrakcyjniać naszą ofertę. Super, bardzo Ci dziękuję za ten głos. Dopytam jeszcze, bo tak naprawdę mówisz o bardzo przemyślanej strategii właśnie budowania relacji z odbiorcami i też wychodzenia z takiej muzealnej strefy komfortu i próby odnalezienia się czy w formatach, czy w nie wiem, kanałach komunikacji, które, tak jak powiedziałaś, myślę, że dla części instytucji kultury są nowe. Czy tak? Taka zmiana w myśleniu, czy otwarcie na takie działanie wywołało też zmiany organizacyjne, czyli na przykład, nie wiem, zatrudniliście nowy zespół, osoby, które właśnie, dla których ten świat jest takim obszarem naturalnym, czy tak naprawdę bazowaliście dalej na kompetencjach zespołu, który sam zdecydował, ok, musimy się zmieniać, czy ten zespół trochę został wzmocniony? Przepraszam, to jest takie bardzo konkretne pytanie, ale myślę, że też to jest bardzo często mierzymy się właśnie z takimi dostępnymi zasobami i kompetencjami w naszym świecie. Znakomite pytanie, nawet ja się zastanawiałam, słuchając Olgi wcześniej i twojego wstępu, nad takimi słowami kluczami, które mogłyby mi się przydać i zapisałam sobie nawet słowo elastyczność, ponieważ mam wrażenie, że większość naszych instytucji jednak bazuje na pracownikach, których już mamy i po prostu liczę na to, że ci pracownicy będą wychodzili z inicjatywą, będą poszukiwali sami nowych rzeczy, dokształcali się. Nie mówię, że nie zatrudniamy nowych osób, ponieważ w samym moim dziale pojawiły się dwie osoby do obsługi cyfrowego muzeum. Jedna od takiej bardziej technicznej strony, a druga od strony redaktorskiej, co bardzo, bardzo jakby ułatwia nam pracę i też sprawia, że te treści, które publikujemy, są zdecydowanie lepiej przystosowane do odbiorców. Natomiast chyba nie ma w muzeach takiej polityki, żeby rzeczywiście poszukiwać specjalisty, eksperta od danej dziedziny, nie wiem. Bardzo często jest tak, że w działach marketingu, promocji ten ekspert od social mediów to jest po prostu młoda osoba, która wie, jak to robić. I też, tak jak powiedziałam, to od jej albo jego inicjatywy, elastyczności, kreatywności bardzo często zależy, w jaki sposób jest kreowany ten content. Także wydaje mi się, że to byłoby super, gdyby rzeczywiście instytucje zaczynały myśleć w ten sposób o swoim składzie kadrowym. Natomiast chyba obecnie jeszcze nie ma takich praktyk na stałe. Tak. Okay. Bardzo Ci dziękuję za ten głos. Agata, chciałabym Ciebie spytać teraz o to, jak to wygląda z perspektywy, takiej szerszej perspektywy parasolowej, bo tutaj mówimy o dwóch narodowych instytucjach kultury, ale wiemy, że też operujemy w świecie wielu mniejszych organizacji, które tak naprawdę no też mierzą się z trochę innymi wyzwaniami. I chciałabym Cię podpytać o Wasze obserwacje, o Twoje obserwacje z tych ostatnich dwóch lat, jeżeli chodzi właśnie też o takie dobre praktyki, ale też i wyzwania związane właśnie z cyfrowym udostępnianiem, z takim mądrym cyfrowym udostępnianiem i byciem w dialogu z odbiorcami. Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo dziękuję za zaproszenie. Widzę wśród słuchaczy wiele znajomych nazwisk, twarzy, co bardzo mnie cieszy.
Ja mogę powiedzieć tak, ja obserwuję takie też jakby siłą rzeczy z racji miejsca, w którym pracuję, obserwuję takie dwie prędkości, bo z jednej strony patrzę na to, co dzieje się w państwowych instytucjach kultury, gdzie toczą się obecnie no, naprawdę fascynujące, świetne projekty, dzięki między innymi dotacjom z funduszy strukturalnych, z programu operacyjnego Polska Cyfrowa i zarówno Klaudia, jak i Olga opowiadałyście o świetnych przykładach, świetnych realizacjach, a działań w ramach tego projektu. Równolegle toczą się projekty gigantyczne prowadzone na przykład przez WFDIF, gdzie mowa jest o digitalizacji filmów, wykorzystywaniu nowoczesnych mechanizmów sztucznej inteligencji, algorytmów. Mamy też projekty między innymi PIS-u. Więc z jednej strony mamy takie no, kulturalne giganty, tak? Dzięki temu wszyscy możemy korzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Polonie chociażby. Wszystkie, sporo największych muzeów narodowych, nie tylko w Warszawie, ale i w Krakowie, a wychodzi ze świetnymi inicjatywami. Więc z jednej strony to, co się wydarzyło 2 lata temu, gdy rozpoczęła się pandemia, no w ogóle nas nie zaskoczyło. Niejako obszar kultury cyfrowej, w którym się poruszamy, jest no uszyty na miarę pandemii, tak? No tutaj wiadomo, w takiej bardzo praktycznej perspektywie to, co my zobaczyliśmy, no to chyba to, co się dzieje we wszystkich jakby środowiskach, zachorowania bezpośrednio wpływały na opóźnienia w projektach, to na pewno możecie potwierdzić, czy Olga, czy Klaudia, czy pewnie też Piotrze, no jakby taki czynnik ludzki, który zawsze jest obecny, to z jednej strony, ale z drugiej strony to, co jest mi najbliższe w pracy codziennej, bo żeby było jasne, a my w ministerstwie no nie mamy siłą rzeczy możliwości wspierania wszystkich projektów. Bardzo konkretnym narzędziem, którym się posługuję, jest program ministra Kultura Cyfrowa. To jest program dotacyjny adresowany do samorządowych instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych i właśnie organizacji pozarządowych. Widzę wśród naszych uczestników niejednego beneficjenta programu, więc przepraszam, jeżeli mówię tutaj rzeczy oczywiste, ale to, co my zaobserwowaliśmy w pierwszej kolejności, jakby w pierwszym roku pandemii, no to oczywiście gigantyczne zwiększenie liczby wniosków, tak? Niemalże podwojenie liczby wniosków, tak? To był dla nas pierwszy wniosek, że ten program jest bardzo potrzebny. To, na co my staramy się w programie zwracać ogromną uwagę, co wydaje mi się jest troszkę niewykorzystywane, są możliwości związane z promocją, z reusem, z ponownym wykorzystywaniem i z organizowaniem takich wydarzeń edukacyjnych. Bo tutaj, jakby słuchając moich poprzedniczek, po pierwsze, bardzo podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, Olga, o potrzebie edukacji i o odpowiedzialności za publiczne pieniądze, bo my naprawdę staramy się bardzo rzetelnie rozdysponować ten no, mały budżet, którym dysponujemy, bo z jednej strony mówimy o gigantycznych projektach z budżetem tutaj kilkanaście milionów, a my na nasz program mamy zaledwie no powiedzmy 5 milionów złotych, 4, więc tutaj skala jest nieporównywalna, co przekłada się nieraz na takie dotacje w wysokości tam kilkudziesięciu, kilkunastu tysięcy złotych, więc tutaj trzeba też tak stanąć na ziemi, na dwóch nogach i pomyśleć sobie, co można zrobić, dajmy na to za 20 tysięcy złotych w ramach rozbudowywania kolekcji cyfrowych. No coś można zdigitalizować, no ale to jest jakby ograniczona liczba zasobów. Więc jakby konkretyzując, bo chciałabym, żeby jakoś z tego, co mówię, jakaś taka konkretne przesłanie przyszło. Więc po pierwsze, ja bardzo mocno wierzę w potrzebę realizacji projektów edukacyjnych i budowanie jakby wartości naddanej ze samych zdigitalizowanych zbiorów, bo moja pierwsza refleksja jest taka, że digitalizuje się w Polsce i też w ogóle na świecie mnóstwo zbiorów i nie do końca, nie zawsze z pomysłem, co dalej. Dlatego po pierwsze ogromną pomocą są takie portale jak na przykład, ja będę się starała podlinkowywać na żywo, takie portale jak Federacja Bibliotek Cyfrowych, w której bazie znajduje się teraz już ponad chyba 8 milionów zbiorów, bo dzięki jakby FBC można trafić do wielu interesujących zbiorów, które są rozsiane w wielu bibliotekach cyfrowych, więc jakby taki pejzaż i taki jakby przegląd tego, co najlepsze w polskich bibliotekach cyfrowych, bibliotekach akademickich, ale też między innymi w bibliotekach, więc to też jest jakby taka duża skala, ale moim zdaniem to są szalenie istotne i bardzo
i bardzo potrzebne projekty. Przepraszam Państwa, to był właśnie efekt pandemii, który wkroczył do sali, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, chciałam tego uniknąć, ale oczywiście się nie udało. To, co my bardzo mocno wspieramy, to właśnie projekty, w których jest jakaś taka wartość nadana, tak? Takie projekty, w których dzięki digitalizacji zbiorów możemy na przykład przenieść się w inny świat albo dotrzeć do zbiorów, których na żywo nie moglibyśmy zobaczyć, tak? Czyli cały czas jakby tworzenie takich opowieści wokół zbiorów zdigitalizowanych, wydaje mi się to szalenie istotne. Ale to wszystko też mogłoby się wydarzyć bez pandemii, myślę. Moja refleksja jest taka, że to, co zmieniła pandemia, to to, że te projekty dalej się toczyły, niejako przyspieszyły, niejako odbiorcy zostali niejako zmuszeni do tego, żeby korzystać tylko z kultury w cyfrowej odsłonie, albo jakby też tutaj widzę taki rozdźwięk, bo z jednej strony mówimy o digitalizacji, udostępnianiu zbiorów dużych muzeów, mniejszych bibliotek, zbiorów, nie wiem, pamiątek rodzinnych, które pozostają właśnie w jakby otoczone opieką rozmaitych fundacji, ale z drugiej strony mówimy też jakby o transmitowaniu kultury na żywo, więc jakby to jest temat rzeka i możemy tę dyskusję pociągnąć dużo, dużo dalej i wielowątkowo, natomiast wydaje mi się, że tak. Pandemia spowodowała, że niejako zostaliśmy zmuszeni, skonfrontowani z koniecznością korzystania z kultury w sposób cyfrowy za pośrednictwem monitorów. Zjawisko znużenia, przesytu, nadmiaru znaliśmy zanim nastąpiła pandemia. Każdy z nas jakby nieraz miał trudność ze skorzystania z tych dobrodziejstw internetu, dobrodziejstw kultury w internecie. Natomiast wydaje mi się, że też taką dla mnie bardzo pozytywnym odkryciem było to, że jakby i zarówno w instytucjach kultury i w organizacjach pozarządowych ta gotowość do działania w jakby wymiarze cyfrowym jest. No wszyscy jakoś przeskoczyliśmy do spotkań online, do odbierania kultury i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony ujawniło to też, tak mi się wydaje, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką refleksję, bardzo spore zapotrzebowanie właśnie na wzmocnienie kompetencji cyfrowych i na rozmaite szkolenia i kursy w tym zakresie. I jakby powoli kończąc, jednym z naszych takich pierwszych ruchów w momencie, gdy rozpoczęła się pandemia, była próba stworzenia takiego jakby przewodnika po świecie projektów cyfrowych i właśnie tego przykładem był Trendbook, który Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z nami przygotował na konferencję Digital Cultures. I tam to już jest oczywiście nieco zdezaktualizowane, no ale jest taka już natura projektów internetowych. I tam staraliśmy się pokazać no, część projektów, które po bardzo trudnych dyskusjach burzliwych staraliśmy się wyodrębnić i pokazać w nich jakąś wartość nadaną. Bardzo Ci dziękuję za ten głos, który tak naprawdę dla mnie jest takim głosem o jakości, o potrzebie jakości w naszych działaniach, czyli tak naprawdę o tym, że digitalizacja jako cel sam w sobie to już jest trochę za mało, że digitalizacja powinna być kierunkowa, powinna być właśnie zbudowana wokół jakości i myślę, że możemy pójść nawet jeszcze o krok dalej, tak naprawdę oparta o potrzeby konkretnych grup odbiorców. Czy to właśnie będzie taki kreatywne wykorzystanie, czyli ten reuse związany z edukacją, czy z badaniami, prawda? Czy tak naprawdę dla sektora kreatywnego, czy po prostu dla przyjemności szerokiej grupy odbiorców, to myślę, że gdzieś tam to jest gdzieś już bardzo, bardzo ciekawy wątek. I w tym momencie chciałabym dołożyć do tych perspektyw, które zbieramy, perspektywę Piotra, która jest trochę inna. Piotr jako szef X-Fangów jest wykonawcą technologicznego systemu udostępniania właśnie
kolekcji, zdigitalizowanej kolekcji w Otwartej Zachęcie, więc jesteśmy razem w projekcie, w którym właśnie staramy się odpowiedzieć sobie na pytania, jak najlepiej, jak najmądrzej udostępnić tę kolekcję. I Piotrze, ty wnosisz tak naprawdę inną, bardzo cenną perspektywę do tej układanki, która w mojej ocenie, i tutaj pozwolę sobie na taki bardzo prywatny głos, jest niesamowicie cenna, bo wydaje mi się, że żeby właśnie móc być takim ważnym partnerem w dialogu, móc też to, o czym mówiła Klaudia, odnaleźć się trochę w takim wyścigu o uwagę. Myślę, że takie spojrzenie właśnie, które ty i twoi koledzy, koleżanki przynosicie, cały sektor technologiczny jest niesamowicie cenny. Chciałabym ciebie zapytać o dwie rzeczy. Właśnie o to, jak ty widzisz współpracę z instytucjami kultury, jakie są takie wasze pierwsze wnioski po tych kilku miesiącach współpracy z Zachętą i z nami też, ale też chciałabym cię spytać o motywację. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby spróbować z sektorem kultury współpracować? Okej, okay, super. To może zacznę od tego, skąd ten pomysł, więc my tutaj... Piotrze, mów całą prawdę i tylko prawdę. Dobrze, czy słychać mnie dobrze? Tak? Jasno i wyraźnie, tak. Jak chcemy bo my chcemy i pozytywy, i negatywy, absolutnie, żeby móc dalej konstruktywnie na nich budować. Robimy sobie taką ewaluację na żywo. Słuchajcie, na pozytywy to są takie, że my naprawdę jako osoby, które kiedyś pracowały w Google, Facebooku i Amazonie, to naprawdę mamy dosyć robienia rzeczy komercyjnych, strasznie komercyjnych. Po prostu nie ma niczego bardziej komercyjnego niż użycie genialnego mózgu, algorytmika do tego, żeby napisać najlepszy algorytm AdWordsowy, który przymusza wręcz ludzi do tego, żeby coś kupili. To jest po prostu pod wieloma względami wręcz mało moralne i nie łączy się to z żadną misją. I ta misja, to co właśnie zaczęła mówić ten punkt się oparcia, co Olga powiedziała, że my musimy mieć jakąś misję i my mamy misję, bo w pewnym sensie nie można łatwo znaleźć programistów za projekty rządowe, prawda? Ponieważ jest to ambitny projekt, no ale niestety nie aż tak opłacalny jak wyjazd do Stanów Zjednoczonych i zarabianie 400 tysięcy dolarów rocznie. Więc co tutaj nas motywuje najbardziej, jest to, że możemy zrobić coś dla wszystkich, coś też równie otwartego, bo podobnie artyści, jak i programiści są powoli przekonywani do tego, żeby udostępniać kod dla wszystkich. I tę platformę, którą my zbudujemy, ona będzie open source'owa, czyli będzie dostępna dla wszystkich i na przykład jeżeli Muzeum Narodowe też będzie chciało mieć bardzo sprawne narzędzie do tego, żeby udostępniać zasoby w systemie tym najbardziej współczesnym, czyli Muzeum RIA Plus, to jeżeli chcieliby się używać też takiego samego systemu do udostępniania identycznie tych metadanych w takim samym systemie, w tym samym protokole, to wy też również możecie z tego użyć, więc zapytałaś się, Agata, czy można zrobić projekt IT za 20 tysięcy złotych? Otóż można, bo jeżeli jest inny projekt open source'owy i zrobiony jest już cały CMS do tego, żeby udostępniać na jakiejś stronie jakieś zasoby, to można go reużyć po prostu, można go podłączyć do innego miejsca i to właśnie dzięki temu, że te zasoby programistów mogą być też udostępnione, tak jak zasoby artystów do tego, żeby można było je oglądać w sieci. Więc świetna wiadomość. Tak, więc to jest nasza motywacja. I od razu tutaj zapytam się, czy ten projekt nowy, co robicie, czyli udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji, będzie również open source'owy, bo jeżeli tak, to na przykład nasze zasoby Zachęty również moglibyśmy w ten sposób digitalizować, bo jeżeli będziemy się dzielić i wspierać właśnie w tych i współpracować w tych projektach, które robimy, to być może cyfryzacja pójdzie o wiele, wiele szybciej i taka była też motywacja nasza i Centrum Cyfrowego, które tak naprawdę to wszystko przewalczyło i zamieniło w prawdziwe działający system, bo właśnie odnośnie teraz współpracy, bo teraz wrócę do tego pierwszego pytania, które mi Maria zadałaś. Ono jest takie, czy co musi być, żeby była dobra współpraca z instytucjami kultury? No właśnie,
Bardzo, bardzo nam pomaga tutaj współpraca poprzez Centrum Cyfrowe, które również robi kursy dla zachęty, które również na przykład informuje nas, co tak naprawdę jest przedmiotem zamówienia, bo to jest bardzo trudne, żeby wcześniej przeanalizować, co dokładnie trzeba, w jaki sposób cyfryzować, według jakich zasad. Tam jest mnóstwo roboty analitycznej, która musi być przed takim projektem IT zrobiony, żeby on się udał i żeby rzeczywiście się zmieścić w tym niesamowicie okrojonym budżecie. Więc to jest mega ambitne zadanie i które według mnie będzie właśnie możliwe dzięki temu, że mamy pośrednika, czyli właśnie Centrum Cyfrowe, które nas tutaj przygotowuje i wspiera właśnie naszą współpracę głównie pod względem komunikacyjnym i głównie pod względem tego, co tak naprawdę jest, co Xfunk jako wykonawca powinien zrobić. Więc jesteśmy za to mega wdzięczni, bo po prostu bez tego byśmy sobie tak dobrze nie radzili, jak przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy już nam się udało naprawdę iść zgodnie z harmonogramem, więc jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Bardzo Ci dziękuję za ten głos. Trochę tutaj poliki robią mi się różowe, ale tak naprawdę chcę... Maja, jeśli, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale Piotr słusznie zauważył i nazywa Centrum Cyfrowe pośrednikiem. My nazywamy Centrum Cyfrowe tłumaczem. To też jest bardzo istotne, myślę, właśnie tej relacji pomiędzy instytucjami a zespołami informatycznymi, że mówimy tymi samymi językami, ale jednocześnie różnymi i żeby spiąć to, co jedna i druga strona chce, to taki tłumacz jak Centrum Cyfrowe w naszym przypadku to jest szalenie, szalenie ważne i cenne. A to jest właśnie dokładnie to, do czego chciałam nawiązać, bo gdzieś tam my też bardzo widzimy tę potrzebę. To też było od razu widać w momencie, w którym Piotr zabrał głos, zaczął używać zupełnie innego słownictwa. I to jest fascynujące, ale faktycznie my musimy tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, żeby to wszystko miało sens, żeby się udało i żeby te produkty tak naprawdę, produkty w jak najlepszym rozumieniu oczywiście tego słowa, faktycznie dobrze funkcjonowały, to my musimy być wszyscy w dialogu. Pytanie do Was wszystkich jest takie, jak sprawić, jak najlepiej, tak naprawdę, co jest potrzebne, żeby to się zadziało. Oczywiście my naszą rolę tutaj jako pośrednika, tłumacza bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy i też tak widzimy naszą rolę, ale to jest tak naprawdę szerszy problem. I wydaje mi się, że gdzieś tam to wyzwanie jest bardzo duże tak naprawdę właśnie dla całego sektora instytucji kultury. A ja też bardzo głęboko wierzę, że tak naprawdę jeżeli chcemy, jeżeli instytucje kultury chcą się odnaleźć w tym właśnie cyfrowym obiegu i takim bardzo jakościowym, o którym mówiła Agata, który tak naprawdę właśnie jest sensem, to o czym wszyscy mówicie, że jest oparty tak naprawdę na misji, otwartości, dostępności i żeby on był jeszcze konkurencyjny, wracam cały czas do punktu, o którym mówiła Klaudia, to tak naprawdę musimy być w dialogu i musimy współpracować i musimy otworzyć się tak naprawdę właśnie na współpracę z ekspertami z różnych dziedzin. Agata, ty też mówiłaś o edukacji, o otwarciu na edukację, prawda? Mówimy też bardzo dużo o otwarciu na badaczy, mówimy dużo o wykorzystaniu tak naprawdę o wsparciu procesów, które też wspierają później nasze działania, czy wasze działania w instytucjach kultury, związane z automatyzacją pewnych procesów, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Teraz jak sprawić, żeby instytucje z jednej strony, nie chcę powiedzieć, żeby były bardziej otwarte, bo mam poczucie, że część organizacji już bardzo jest otwarta na taki dialog, ale właśnie bardzo często nie ma odpowiednich narzędzi. Jakie kroki waszym zdaniem, z każdej z perspektyw, którą reprezentujecie, są potrzebne, żeby taką właśnie współpracę wzmocnić i taki dialog umożliwić? Nie wiem, czy ktoś z Was chciałby zacząć? To może ja bym zaczęła. Bardzo jako proszę. Jako osoba z instytucji, która też jakby, ja pracuję już w muzeum kilka lat, ale też przyszłam z takiego punktu, gdzie nie byłam specjalistką od niczego i po prostu wszystkiego nauczyłam się w toku, to muszę powiedzieć, że z takiej perspektywy i z takiego punktu najważniejsze jest to, żeby tych pracowników instytucji publicznych informować o tym, co w ogóle można, bo mam wrażenie, że bardzo często instytucje po prostu nie wiedzą, jakie są dostępne działania, więc takie pola, platformy wymiany myśli, ale też mówienia o tym, co zrobiliśmy, co się udało, co dobrze zafunkcjonowało, a co nie, to jest chyba taki najważniejszy pierwszy punkt startowy, żeby w ogóle wystartować z pomysłem, bo potem, jak już jest pomysł, to na przykład, nie wiem, my z Muselfie wiedzieliśmy, że możemy na Was liczyć, na Centrum Cyfrowe,
i tutaj było jakieś wsparcie. No ale gdyby nie inicjatywa Centrum Cyfrowego, to być może w ogóle byśmy się nigdy nie porwali na tworzenie aplikacji mobilnej, tak? Także też tutaj musielibyśmy skądś ten pomysł mieć i wiedzieć, że to się może udać. I to jest taki, wydaje mi się, punkt startowy, którego bardzo często braknie wśród pracowników instytucji kultury. Ja się z Tobą w pełni, Klaudia, zgadzam. Chciałam powiedzieć, że najważniejszy jest pomysł. I absolutnie nie można oczekiwać, że każda instytucja będzie miała taki pomysł. Z moich obserwacji jest znakomite grono wspaniałych bibliotek, świetnych, małych muzeów, dajmy na to. No tutaj najlepszym przykładem są jakieś regionalne muzea, które mają, nie wiem, zbiory parowozów, wycinków teatralnych, no jakieś takie regionalia i tak dalej. I jest mnóstwo jakby organizacji kulturalnych, które ma świetne zbiory, ale nie ma pomysłu, jak z nimi, co z nimi zrobić, jak w nowoczesny sposób z nimi pracować, nie mówiąc już dalej o tym, jak je udostępniać w nowoczesny sposób w internecie. I tutaj nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo tak jak mówię, ja ogromnie doceniam pracę mniejszych organizacji, które naprawdę starają się przedrzeć przez ten gąszcz internetu. Natomiast podstawowym dla mnie krokiem jest tutaj szukanie dobrych praktyk, to po pierwsze najlepszych wzorów, łatwo sięgnąć do jakby projektów, które robią właśnie większe instytucje, ale też jakby efekt, no tutaj skala jest, skalowalność tych projektów jest istotna. Dlatego ja mogę powiedzieć, że tak, szukanie właśnie jakichś dobrych praktyk to jest po pierwsze, a po drugie takim świetnym pomysłem na działalność lokalną jest szukanie partnerów w okolicy, czy to w postaci nawet takiej, o której rzadziej myślimy, czyli na przykład lokalne archiwum państwowe, albo właśnie lokalne muzeum. Z mojej perspektywy narzędziem, które chcieliśmy udostępnić w ramach programu Kultura Cyfrowa, jest właśnie bardzo mocne wspieranie partnerstw. Czyli do programu Kultura Cyfrowa wpisaliśmy taki mechanizm, w którym projekty realizowane w partnerstwie, gdzie na przykład wykorzystywane są zbiory inne instytucje albo cała linia technologiczna do digitalizacji, jakby otrzymuje się dodatkowe punkty. Więc no, to jest taka moja podpowiedź z praktyki, co dobrze się sprawdza. A ja z kolei chciałam dodać jeszcze inną perspektywę, a mianowicie współpracy instytucji. Wydaje mi się, że jest jednak wciąż za mało i że ona powinna się odbywać bardziej głęboko. Głęboko nie oznacza spotkań dyrektorskich na poziomie, którym pojawiają się ogólne pomysły czy też inicjacje, ale na poziomie osób merytorycznie w projektach zaangażowanych. Bo to, co Klaudia też wspomniała i to, co ja widzę, ja nie mam wiedzy na temat całego zestawu działań, które są podejmowane przez Zachętę, bo ja de facto się tym nie zajmuję. Ja dzięki temu, że mam super zespół i koleżanki i koledzy briefują mnie, to ja mam tę wiedzę, ale ja się tym na co dzień nie zajmuję. Na co dzień zajmuję się tym Zosią Ledzią, która odpowiada za stronę internetową i przechodzi cały proces i potrafi Państwu wszystkie elementy i szczegóły doskonale opowiedzieć, czy wspomniana już Marta Miś, czy Marysia Świerzyska, czy Zosia Dobowska, i mogłabym wymieniać, ale ta współpraca pomiędzy instytucjami jest właśnie oparta na współpracy pomiędzy osobami, które się tym de facto zajmują, czyli zainicjowanie współpracy na poziomie, na tak zwanym wysokim szczeblu może istnieć, ale też stworzenie platformy współpracy na poziomach eksperckich pomiędzy instytucjami, wydaje mi się, że to jest szalenie ważne i to jest coś, co nie istnieje do końca, akurat w obszarze domeny publicznej. Ta wymiana, ta możliwość sprawdzenia, jak posługiwać się, jak współpracować właśnie z zespołem informatyków, że jest centrum cyfrowe, ale że są jeszcze inne osoby, które mogą pomagać i wspierać. To jest coś, co szalenie ważne byłoby do stworzenia i to też... Myślę, że jakaś taka idea, inicjatywa powinna przewodzić i gdybym miała kończyć to spotkanie, to jednym z takich elementów byłoby, co moglibyśmy zrobić, żeby stworzyć taką współpracę, wspólną platformę wymiany pomiędzy instytucjami na poziomie ekspertów zajmujących się domeną publiczną, czyli tworzymy i udostępniamy, ale właśnie potem dalej Maja i ty, Agata, o czym też mówisz, po co?
jaki jest konkretnie cel, jakie jest dalsze działanie, jakie instytucje mają w tym misyjne wyzwania i jakimi misyjnymi celami się kierują, a jakie są działania, które są związane także z rozwojem samej instytucji, technologiami i innymi rzeczami, które są wspólne. I to jest coś, co wydaje mi się, że jest niezwykle ważne i skuteczne, czyli współpracujmy, a nie konkurujmy. Okej, okay. Mamy współpracę, mamy znaczy potrzebę współpracy, dialogu i też takiego ułatwienia czy podprowadzenia tego dialogu. I Piotrze, zaraz też dam Ci głos. Mamy potrzebę tak naprawdę też rozwoju kompetencji, ale chyba też przede wszystkim dzielenia się wiedzą. Tego, żeby tak naprawdę właśnie budować wspólnie na tym, co już zostało wypracowane. Mamy też potrzebę właśnie chyba też tak jakby nie otwierania już otwartych drzwi, a myślę, że to też często przez ten brak współpracy się dzieje. Więc okej, to zapamiętuję i zaraz przejdziemy też do pytań z czatu, bo widzę, że pojawiają się pytania, za które bardzo dziękuję, ale jeszcze chciałabym oddać głos Piotrowi. Bardzo proszę. No tak, wyobraźcie sobie świat, w którym by nie było własności, albo właściwie wszyscy mielibyśmy tą własność, to właśnie tę publiczną domenę. I to jest według mnie też taki właściwie większy, najważniejszy message, to co ty mówisz, powiedziałaś Olga, żeby współpracować, a nie konkurować. No bo konkurować wtedy, kiedy będziemy chcieli coś lepszego dla siebie niż dla innych, a tutaj chcemy wszystko co najlepsze dla wszystkich. I taką platformę udostępniania współpracy między instytucjami, to moglibyśmy nawet zrobić jako hackathon po prostu, na przykład, że po prostu byśmy to zaprogramowali, zrobili i na przykład stworzyli też właśnie na tej publicznej platformie, gdzie wszyscy moglibyśmy ze sobą łatwiej współpracować, bo ja myślę, że w ogóle z całą domeną publiczną jest tak samo jak z projektami IT, że każdy projekt IT jest jak miasto, a nie jak dom. To znaczy nie jest tak, że jest projekt i się go zbuduje, a potem od czasu do czasu remontuje i po prostu utrzymuje tylko przy życiu, tylko jest jak miasto, że się cały czas rozwija, cały czas ulepsza, cały czas może być bardziej ekologiczne, cały czas może być bardziej doskonałe, dla większej ilości osób, bardziej skalowalne. To jest taki projekt, który się nigdy nie kończy. Każdy projekt IT jest projektem, który się nigdy nie kończy, jeżeli jest wprowadzony na poważnie. I ten projekt, który robimy właśnie, to całą cyfryzację dzieł sztuki. Chcielibyśmy, żeby ona rosła właśnie w tym środowisku, gdzie wszyscy mogą do niego kontrybuować i się rozwijać. I to jest nasza też właśnie i misja, i inspiracja, no i dlatego uważam, że bardzo, bardzo ważne jest, żeby wynieść z tej rozmowy tę informację o współpracy, że ona po prostu jest możliwa przede wszystkim, w szczególności jeżeli to nie są środki, które mają cel biznesowy, tylko cel właśnie udostępnienia i dania ludziom możliwości i wolności do tego, żeby się komunikować przy pomocy sztuki. Bardzo Ci dziękuję też za ten głos. Na czacie mamy pytanie, myślę, że które gdzieś tam bardzo ciekawie wiąże się z pytaniem dotyczącym współpracy, ale współpracy też pod kątem właśnie współpracy danych i kolekcji, które udostępniają instytucje kultury. Współpracy tutaj w cudzysłowie, ale mamy pytanie tak naprawdę dotyczące bardzo konkretnego projektu Otwarte Dane, który w swoich założeniach ma właśnie stać się takim miejscem prezentacji. Tutaj Kamil, który zadał to pytanie, nazwał to miejsce nadrepozytorium dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. I chciałabym zapytać was o wasze doświadczenie z tym, właśnie też udostępnianiem kolekcji dalej. Możemy oczywiście, znaczy bardzo bym prosiła, jeżeli macie doświadczenie współpracy, czy rozważaliście właśnie też kwestię udostępniania naszych kolekcji tutaj na portalu Otwarte Dane. Ja wiem też, że to jest cały czas projekt, który się toczy i to jest nie jest zakończone działanie, ale kwestia właśnie też takiego współistnienia kolekcji, które są właśnie dostępne na zewnętrznych platformach, które są w ten sposób też jakoś lepiej, inaczej wyszukiwane. Agata też wspominała o Federacji Bibliotek Cyfrowych, która też gdzieś pełni taką rolę. Nie wiem, Agata, czy ty mogłabyś jako pierwsza podjąć wątek? Oczywiście, no wątek jest bardzo szeroki, ale jakby z twojego wstępu główne słowo, które, takie słowo klucz, które gdzieś krąży u mnie, to jest kontekstualizacja.
tworzenie kontekstów, jakby stawianie, tutaj Piotr, świetnie powiedziałeś o komunikowaniu się przez sztukę. No dokładnie wszystkim nam gdzieś tam w bardzo wzniosły sposób o to chodzi. No jakby w założeniu, tak jak ja rozumiem wszystkie działania związane z digitalizowaniem, udostępnianiem zbiorów, o ile oczywiście nie staje tutaj na drodze, nie stają ograniczenia licencyjne, ograniczenia prawne autorskie, no bo oczywiście tutaj jakby kluczowe dla budowania projektu cyfrowego jest kwestia jakby sprawdzenia, jasnego zweryfikowania, na co pozwala nam jakby sytuacja prawna autorska zbioru, którym dysponujemy. No to jest jakby oczywisty pierwszy krok. I od tego tak naprawdę możemy dopiero jakby możemy próbować iść dalej, więc ja tutaj bym dodała nie tylko współpracę z informatykami i bardzo, bardzo sobie cenię tą metaforę tłumacza i wydaje mi się, że to, co moglibyśmy zrobić, to właśnie wspierać działalność takich organizacji, które tłumaczą, czy są jakby, tworzą jakby porozumienie między światem właśnie technicznym, z którego my jakby pracując w instytucjach kultury mówimy, no bo jakby poprzez to, że najczęściej jakby w tym środowisku się obracam, bardzo potrzebujemy, bo tutaj to jest jedna, to są odrębne, że tak powiem, języki. A po drugie, no absolutnie potrzebujemy współpracy z prawnikami, którzy jakby na początku jakiejś drogi też udzielają, powinni udzielać niezbędnego wsparcia. Natomiast tak, jeżeli chodzi o sam projekt Portal Otwarte Dane, to tak jak wspomniałaś, Maju, z tego co wiem, on jest jakby, to jest projekt rozwojowy i tam przekazywane są zbiory, które dane, nie zbiory, absolutnie, tam są przekazywane dane, tak? Natomiast no możemy w jasny sposób sprawdzić, że tam są na przykład przekazywane takie dane, jak dane o rejestry zabytków ruchomych czy nieruchomych, czyli nie mówimy tutaj z tego, co orientuje się o zbiorach, tylko właśnie o tych danych. Najczęściej mówimy o metadanych po prostu. Mm-hmm. Tak, tutaj w czacie pojawiło się też, że zostały wymienione jeszcze inne repozytoria i też tak naprawdę pomysły właśnie na szersze udostępnianie zbiorów. Muzeum Narodowe w Warszawie i też Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Narodowa współpracują teraz mocno przy projekcie Kronika, prawda? To też jest takie miejsce i tutaj nie wiem, czy Klaudia będziesz chciała skomentować. Piotr też wspomniał o tym, że materiały właśnie w ramach projektu Otwarta Zachęta trafią też na platformę europejską, Europeanę, która, i tutaj też bardzo był ciekawy głos od razu w czacie, że jest to katorga przejście. Ja śledzę Europeanę od dłuższego czasu i tak naprawdę gdzieś tam też jestem zaangażowana, też Agata się uśmiechała, bo bardzo dużo wspólnie działamy w tym obszarze i szczerze mówiąc, tak to, ile ta platforma, jaką drogę już przeszła, już teraz to będzie 11 lat chyba od startu. Od 2008 roku. Tak naprawdę jesteśmy w tym momencie na poziomie dalej niesatysfakcjonującym, co widać w czacie, ale tak naprawdę moje pierwsze wspomnienia są jeszcze trudniejsze. I to, myślę, że to taki najciekawszy zwrot w tym, co Europeana, znaczy w działaniach Europeany, też może dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Europeana to jest miejsce, które tak naprawdę zbiera w sieci kolekcje archiwalne, cyfrowe kolekcje archiwalne z całej Europy i w tym momencie tam jest chyba około 60 milionów obiektów i właśnie bardzo różnej jakości, ale to, co jest, myślę, że bardzo cenną taką obserwacją i kierunkiem, o którym też Agata mówiła, to jest takie pójście w stronę kontekstualizacji i budowania narracji w oparciu o to, co jest udostępniane. Przepraszam, że tak naprawdę podobnie jak z digitalizacją, że to, żeby po prostu, chociaż wiem, jakim wyzwaniem digitalizacja potrafi być, żeby po prostu digitalizować, to już jest za mało. Żeby po prostu udostępniać, to też za mało. Znowu wracamy chyba, myślę, że do pytania o jakość i to pytanie po co. I teraz w czacie pojawiło się też bardzo ciekawe pytanie właśnie o ewaluację i o tak naprawdę zastanowienie się nad efektywnością naszych działań i naszych planów. I tutaj, Klaudia, to pytanie wiąże się z konkursem Cięta Sztuka. I jest pytanie, pojawiło się pytanie na czacie, czy
Czy były jakieś teksty, ewaluacja, czy ten projekt właśnie przez Was został jakoś podsumowany? Dopyta Marta Moraczewska. Niestety na ten temat ja nie mam danych. Tak samo tutaj padło pytanie w międzyczasie, czy chcę skomentować nasz udział w Kronice. Też nie mam danych. Wiem, że taki projekt się odbywa i wiem, że prowadzone są rozmowy, ale nie jestem w stanie niestety powiedzieć, na jakim etapie i w jakim zakresie już uczestniczymy w tym. Takiej wiedzy, takich danych sobie nie przygotowałam. Natomiast mogę z całą pewnością powiedzieć, że Muzeum Narodowe poza samą stroną cyfrowego też uczestniczy w tych wszystkich inicjatywach typu Europeana, Google Arts and Culture Institute. Jest jeszcze taki bardziej niszowy projekt o akwarelach Watercolor World i my wszędzie tam umieszczamy nasze zabytki. Chcemy, żeby to było jak najszersze. Natomiast jeżeli chodzi o ewaluację projektów, które realizowaliśmy i gdzie udostępniliśmy też swoje zabytki, to dla nas takim najbardziej flagowym, ale też najbardziej nas cieszącym, satysfakcjonującym i uważamy fantastycznym i też rozwojowym, który chcemy rozbudowywać jak to miasto, o którym mówił Piotr, to jest jednak współpraca z Wikipedią, która przyniosła nam bardzo dużo satysfakcji i też takiego wow, bo nagle okazało się, że możemy udostępnić nasze obiekty nie tylko polskim czytelnikom Wikipedii, ale czytelnikom na całym świecie. Jeżeli nauczymy się podłączać zdjęcia do artykułów w różnych językach, to po prostu te nasze zabytki trafiają do publiczności na całym świecie. I też, ponieważ zamieszczamy tam odnośniki do cyfrowego MNW, to też odnotowujemy bardzo zwiększony ruch na stronie przy tych obiektach, które gdzieś tam przy chwytliwych artykułach nam się udało umieścić. Także każdej instytucji, która zastanawia się nad tym, w jakim projekcie mogłaby swoje obiekty z domeny publicznej udostępniać, to w pierwszej kolejności naprawdę bardzo, bardzo polecam Wikipedię, bo jest to dosyć proste do nauczenia się, nawet dla szeregowych pracowników muzeum, którzy po prostu chcieliby temu poświęcić 2 godziny w ciągu dnia i sprawdzić, jak to zrobić. No i jakby nagroda jest nieprawdopodobna, tak? Jakby te odsłony, to, że rzeczywiście widzimy, jak sama społeczność Wikipedii tłumaczy artykuły i sama podłącza te nasze wizerunki załadowane przez nas wysokiej jakości, bo też dbamy o to, żeby to jednak były jak najlepsze rozdzielczości, no to jest jakby świetny, świetny efekt i taki bardzo, powiedziałabym, nisko kosztowy. Ja też korzystając z tego, że mówię i mam remont za ścianą i że akurat nikt nic nie wierci, to chciałabym jeszcze się odnieść do tego, co mówił wcześniej Piotr i też może trochę tak zaapelować do firm z branży IT. Jeżeli macie, nie wiem, przestrzeń i możliwości i chęć na jakieś kreatywne działania z instytucjami kultury, to byłoby super, gdyby więcej firm zgłaszało się do instytucji ze swoimi pomysłami, bo często jest tak, że pracownicy muzeów po prostu nie wiedzą, co można by zrobić z obiektami, co można by zrobić z danymi, z metadanymi. I tak jak na przykład myśmy zorganizowali kilka lat temu hackathon, gdzie po prostu były zapisane drużyny programistów i mogły wymyślać jakieś swoje narzędzia do usprawniania, do reuse'u, ale też do usprawniania po prostu działalności muzeum, to były pomysły, które nam by nie przyszły do głowy, a były znakomite. Tak samo Muzeum Narodowe ma zdigitalizowaną całą jedną wystawę Polska Siła Obrazu, którą można wirtualnie zwiedzać na naszej stronie cyfrowego. I to też jakby są takie działania, na które być może byśmy się nie porwali, bo uznaliśmy, że jest to za dużo i zbyt drogie i może zbyt skomplikowane, ale ponieważ zgłosił się do nas partner Huawei i zaproponował, że mogą coś takiego zrobić, to też jakby z tego skorzystaliśmy i mamy ten wymierny, uchwytny wynik na stronie, tak, że można wejść i zwiedzić wirtualnie wystawę. Także tutaj, przepraszam, że dopiero teraz, ale tak jak mówię, wiercą mi za ścianą, chciałam też tutaj jeszcze dorzucić taką informację, że też jakby jako instytucje czekamy trochę na tą otwartość sektora IT.
Ja tylko od razu szybko wtrącę, że się zgłaszamy jako Exfang cały zespół i będziemy... Super. Dzięki. Bardzo się cieszę z takich bardzo wymiernych kroków, które tutaj, takie action points, które mi wychodzą po tym spotkaniu, ale to sobie jeszcze będziemy podsumowywać. Ale chciałabym wrócić do tego, o czym Klaudia mówiłaś, dotyczącym też właśnie takich nowych form zaangażowania użytkowników, też pójście trochę w stronę takiego bardzo aktywnego zaangażowania. I to jest odsłony na Wikipedii absolutnie tak, ale myślę, że właśnie wartość współpracy z wikipedystami i z tą wspólnotą, myślę, że gdzieś też jest takim bardzo ciekawym, długofalowym zadaniem. Hackathon, o którym mówiłaś, czyli znowu zaproszenie tak naprawdę do muzeum i otwarcie kolekcji, w tym obszarze, to znowu jest tak naprawdę budowanie relacji. Dużo mówimy dzisiaj o budowaniu relacji, ale myślę, że gdzieś tam właśnie to jest kolejny wymiar jeszcze, też takie pokazania, jak inaczej możemy budować tę więź i dialog nie tylko z partnerami technologicznymi, nie tylko między sobą jako instytucjami, ale też osobami, tak naprawdę naszymi odbiorcami, właśnie zapraszając ich do tego, żeby stali się trochę współtwórcami. I tutaj na początku jeszcze naszego spotkania na czacie padło bardzo też ciekawe pytanie, które kieruję, myślę, że przede wszystkim do Olgi i do Ciebie, Klaudio, dotyczące Waszych obserwacji, jeżeli właśnie chodzi o takie zaangażowanie i dostęp do waszych cyfrowych czy wydarzeń online i do takiego kontaktu i zaproszenia do kontaktu z kolekcjami. Czy było tego więcej czy mniej? Tutaj już staram się parafrazować pytanie. Czy tak naprawdę temat wykluczenia społecznego, cyfrowego tak naprawdę, osób starszych czy osób, które nie miały tak naprawdę sprzętu umożliwiającego dostęp, czy to było coś, czy tak naprawdę sygnały na temat tego dostawałyście, było zgłaszane, że tak naprawdę okej, fajne, mamy fajne narzędzia, fajne pomysły na współpracę, ale jednak dla części osób nie jest to scenariusz możliwy. Więc tak naprawdę pytanie jest to, czy czego jest więcej w takim cyfrowym kontakcie i dostępie do kultury? Czy jednak właśnie takiej otwartości, integracji i interakcji, czy jednak właśnie kwestia dostępności i kwestia takiego wykluczenia też pojawia się w waszych doświadczeniach? To może ja zacznę, bo też przy briefingu do tego spotkania dyskutowaliśmy o tym w zespole i niewątpliwie jest tak, że straciliśmy troszeczkę użytkowników, szczególnie z tej grupy seniorów, bo pamiętam, że w tym pytaniu na czacie wystąpiła rzeczywiście ta kategoria seniorów jako ta przykładowa. Natomiast ta cała zmiana w kierunku cyfrowym wymusiła też troszeczkę tak trend, że ci seniorzy zostali zmuszeni do tego, żeby się odważyć, troszeczkę ucyfryzować swoje działania i my to obserwujemy, ja powiem z perspektywy swojego działu, bo to, że dziewczyny z promocji mi powiedziały, że seniorzy też biorą udział w spotkaniach online, to wiem o nich i że to też jakby zaktywizowało troszeczkę ich bycie cyfrowe albo w ogóle je zainicjowało. Natomiast my też wiemy, że jest zwiększona aktywność w korzystaniu z cyfrowego, bo po prostu odbieramy telefony bardzo często z pytaniami, a co mogę z tym zrobić, jak to mam pobrać, nie mogę znaleźć tego, nie mogę znaleźć tamtego, czy może mi pani powiedzieć, czy ja z tego mogę skorzystać, a w jaki sposób. Teoretycznie mamy na stronie oznaczenia domeny publicznej i oznaczenia obiektów, które są objęte prawami autorskimi, ale to być może nie jest takie domyślne dla tych użytkowników, którzy nie są obeznani jeszcze ze światem cyfrowym. Natomiast, albo którzy korzystają po raz pierwszy z tego świata cyfrowego. Tak, dokładnie tak. Natomiast ja widzę jakby, że też się pojawiają powtarzające telefony od osób, które już z nami coś zrobiły, już się czegoś od nas dowiedziały i są kolejne pytania follow-upujące to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, więc też widzimy, że my po prostu personalnie trochę i trochę analogowo przez telefon edukujemy tą naszą społeczność, więc też to są bardzo często osoby starsze, które nie wiedzą do końca, jak na przykład dodać załącznik, albo czy jak wypełniają wniosek, to muszą go podpisywać ręcznie, czy mają go wypełnić w komputerze, więc też troszeczkę jesteśmy takim zespołem edukacyjnym i pracy u podstaw, ale to jest też bardzo satysfakcjonujące dla nas, że jednak
na przykład witryna cyfrowego jest na tyle zrozumiała i na tyle łatwa w obsłudze, że można komuś wytłumaczyć, ale jeszcze chciałam tutaj dodać taką gwiazdkę, że też ten nacisk położony na strefę cyfrową dziś, w pandemii, ale w ogóle też dziś, powoduje, że treści zaczynają być bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład realizując budowę cyfrowego MNW, braliśmy pod uwagę i zrealizowaliśmy wersję strony dla osób niedowidzących. Dbamy też o to, żeby były materiały do odsłuchiwania. Także jakby wydaje mi się, że i tak pomimo straty tego pewnie jakiegoś odsetka osób, które nie będą w stanie skorzystać z oferty cyfrowej, to i tak jakby nadrabiamy dostępnością w troszeczkę innych obszarach i po prostu gdzie indziej tą publiczność zdobywamy. Jeśli mogę się krótko odnieść do jakby samego tytułu naszego spotkania, czyli tej transformacji cyfrowej w instytucjach kultury, to właśnie to, co powiedziałaś, Klaudia, jest doskonałym przykładem i dowodem tego, że jakby przechodząc tą transformację cyfrową, przenosząc część zbiorów do sieci, właśnie mamy szansę pokonać różne bariery. Ty już wcześniej wspomniałaś o pokonaniu bariery językowej czy czasowej, ale myślę, że też tu taki aspekt geograficzny jest niezwykle istotny, bo paradoksalnie ja to postrzegam jako ogromny walor, jeżeli wolno tak powiedzieć, pandemii, że część działań, które działy się lokalnie, nie wiem, w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie, nagle są dostępne dla wszystkich, tak? I też część wydarzeń takich artystycznych. Ja tutaj sami korzystaliśmy z wielu takich atrakcji, na przykład Święto Kina Niemego, które było w warszawskim Iluzjonie, odnośnie przeniosło się do sieci i ja z przyjemnością korzystałam codziennie w godzinach wieczorowych z tych filmów niemych, a wiem, że fizycznie nie dotarłabym tam wieczorami. Ale więc jakby pokonywanie tych różnych barier wydaje mi się niezwykle istotne. Też chciałam podkreślić ogromny walor tego, może nie do końca jakby to zostało podkreślone, ale to, że wy w Muzeum Narodowym w Warszawie macie już tych odbiorców, to, że pojawiają się pytania, to znaczy, że macie już grupę odbiorców. I wydaje mi się, że to jest szalenie istotne w pracy instytucji, żeby właśnie tworzyć takie grupy. I jeszcze jedna rzecz, która jest mi bardzo bliska, czyli właśnie taka praca organiczna u podstaw. I prowadząc przez 5 lat właśnie projekt Tu Europeana, może niektórym znany projekt Tu Europeana, prowadzony wówczas z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, który był właściwie taką serią warsztatów edukacyjnych pokazujących, jak można korzystać ze zbiorów Europeany, ale też polskich repozytoriów, jak nie wiem, Szukaj w archiwach, czy Polona, czy mniejszych, właśnie pokazywał wybranym konkretnym użytkownikom, grupom, jak właśnie nauczycielom, czy studentom, czy graczom, twórcom gier, projektantom, jak można korzystać z tego oceanu możliwości. I mam świadomość, że powiedzmy trafiliśmy do kilkuset może osób konkretnie, ale z nadzieją, że te kilkaset osób przeniesie tą wiedzę przeniesie wiedzę i podzieli się doświadczeniami z kolejnymi osobami. Więc z mojej strony taka zachęta i refleksja, że kluczowa jest cały czas są działania edukacyjne, ale też jeżeli korzystając z głosu, rozumiem, że już powoli nam się czas kończy, chciałabym podrzucić inny wątek, z którym jakby ja na co dzień mam do czynienia w pracy, czyli jakby taką szerszą refleksję tego, co się dzieje na poziomie, dajmy na to, Komisji Europejskiej, bo całkiem niedawno, pod koniec zeszłego roku pojawiły się nowe rekomendacje Komisji Europejskiej odnośnie priorytetów w obszarze cyfrowym. Ja je zaraz podlinkuję. I tam na przykład spośród bardzo wielu wątków, i tutaj pewnie niektórym z nas, z Państwa przyda się tłumacz, czyli tłumacz z języka Komisji Europejskiej na język ludzki. Ten wątek się pojawił w naszej rozmowie, ale pojawia się na przykład bardzo intrygujący i ciekawy wątek, jakby zachęta dla państw członkowskich dla prowadzenia projektów związanych z digitalizacją trójwymiarową, która ma, o tym wątku jeszcze nie rozmawialiśmy. A inny wątek, który ja śledzę jakby z dużą ciekawością, jest taka paradoksalnie świadomość ekologiczna, czyli to, że myśląc o wytwarzaniu zbiorów cyfrowych, też musimy mieć z tyłu głowy tworzenie jakichś priorytetów, bo trzeba pamiętać, że
przechowywanie zbiorów cyfrowych w nieskończoność też niesie za sobą pewne implikacje. Ja tutaj nie chcę absolutnie wchodzić do szczegółów informatycznych, ale właśnie wydaje mi się bardzo ciekawe to, że w takich dialogu na poziomie Komisji Europejskiej pojawia się wątek green sobriety. Wydaje mi się, że to też jest taki temat, którego ja nie dostrzegam jeszcze w naszym dialogu krajowym na... Niewiele jest takich wątków. Zaraz podlinkuję ten fascynujący dokument. Tak, metaverse już jest blisko, także myślę, że otwieramy... Tak, metaverse jest blisko. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, Agata też i Klaudia, w nawiązaniu do Waszych wypowiedzi, bo mamy podobne doświadczenia, przy czym te doświadczenia też są związane z tym, że widzimy, jak otworzyliśmy się na świat. Znaczy nagle zachęta instytucja narodowa mieszcząca się w Warszawie, odwiedzana przez głównie polskich gości i zagranicznych, nagle zaczęła być instytucją... fascynującą sztuką, mieć możliwość korzystania z niej w szerszym aspekcie. Ale oczywiście mieliśmy również i mamy wyzwania związane z osobami starszymi, które potrzebują wsparcia i tak jak u Klaudii, też mamy właśnie cały czas urzędujący zespół wspierający, chociaż widzimy, że seniorzy są bardziej otwarci na to, żeby się uczyć, niż czasami młodzi ludzie, którzy z kolei nie chcą tego online'u, bo też są zblokowani i też mają przesył związany z tym, co pandemia ich wprowadziła. Więc cały ten świat dostępności jest światem, z którym my się w ogóle wszyscy w tej chwili mierzymy i światem, który nas wprowadza w nowy obszar i rzeczywistość, którą współtworzymy. I myślę, że to jest szalenie ważne, jak my w tej rzeczywistości będziemy dzielić się wiedzą, ale też tworzyć ten świat wirtualny, w którym nie pozostaniemy poza światem rzeczywistym. I to chyba jest takie najważniejsze wyzwanie, które nas czeka przez najbliższe lata. Bardzo dziękuję. Postaram się to teraz jakoś wszystko podsumować. Gdzieś nie jest proste zadanie. Myślę, że zaczynając od tego, czego mi też troszeczkę, nie to, że zabrakło w naszej dyskusji, ale to jest temat, myślę, że na kolejne spotkanie, nawiązując do tego, o czym mówiłaś, Agata, te na przykład kwestie dotyczących ekologii. Myślę, że szerszy temat w ogóle etyki i etycznego udostępniania, etycznego wykorzystania technologii. To jest fascynujący wątek, o którym też moim zdaniem gdzieś musimy zacząć mówić więcej. Dlaczego? I tutaj wracamy chyba do punktu wyjścia i pierwszego komentarza Olgi, która mówiła o misji publicznej instytucji. I tak naprawdę wykorzystania tego jako takiej podwaliny wszystkich naszych działań. I wtedy też nawiązując do komentarzy, które teraz się pojawiały na czacie, które też starałam się śledzić, myślę, że tak naprawdę to jest punkt wyjścia do tego, żeby stworzyć strategię działania. Tak naprawdę to jest też kwestia właśnie takich decyzji na poziomie strategii instytucji, jak chcemy się takie kolejne europejskie, znaczy nie, Komisji Europejskiej słowa, jak chcemy się pozycjonować tak naprawdę w tej przestrzeni, ale tak naprawdę jaką chcemy mieć rolę. I to, co gdzieś tam ja zabieram z naszej dzisiejszej dyskusji, to jest przede wszystkim otwartość. To jest otwartość na inną perspektywę, to jest otwartość też naszych kolekcji, ale to jest też otwartość nas jako sektora właśnie na współpracę, na dialog. Czasem faktycznie potrzebujemy tłumaczy, ale myślę, że oni też gdzieś są i też nasze kompetencje gdzieś powoli w tym obszarze rosną. Czyli to jest tak naprawdę otwartość na poziomie właśnie kolekcji w odniesieniu do naszej też misji, naszego finansowania, ale to też jest kwestia właśnie otwartości na tę inną perspektywę i na działanie w dialogu i w porozumieniu. To jest kwestia drugi obszar dla mnie, to jest obszar jakości. Tego, że tak naprawdę w tym momencie instytucje kultury nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być wszystkim. Że tak naprawdę potrzebny jest profil, potrzebna jest znowu decyzja i strategia i w oparciu o to tak naprawdę później szukanie partnerstw, szukanie odpowiednich partnerów, którzy tak naprawdę pozwolą nam tę misję zrealizować i ten wybór właśnie strategiczny doprowadzić do celu. A trzecia, ostatnia rzecz, którą zabieram, to co powiedział Piotr, czyli tak naprawdę, że jesteśmy w ciągłym procesie.
To nie jest coś, co tak naprawdę zaczynamy i za chwilę kończymy. I takie myślenie projektowe, które też, do którego jesteśmy też troszeczkę tak, nie to, że zachęcani, ale przymuszani przez sposób finansowania pewnych naszych działań, tak naprawdę ono sprawia, że myślimy od projektu do projektu, a powinniśmy myśleć tak naprawdę długofalowo. I to, o czym mówił Piotr, ale też o czym mówiłyście wy, to, że tak naprawdę reagować na zmiany i ciągle doskonalić to doświadczenie, doskonalić też to, w jaki sposób właśnie udostępniamy nasze kolekcje, wasze kolekcje, to w jaki sposób też przede wszystkim, to co dla mnie jest gdzieś tam takie szalenie istotne w tym, jak budujemy relacje z osobami, które finalnie z nich korzystają. Pytają albo je wykorzystują dalej. Właśnie takie otwarcie też na to, takie ponowne, czy jak Piotr też mówił, rewykorzystanie. Więc to są te chyba takie trzy elementy, które zabieram ze sobą. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że też mamy kilka pomysłów na ciąg dalszy, kilka wątków, więc my tutaj też będziemy intensywnie myśleć, ale bardzo się cieszę, że tak naprawdę Dzień Domeny Publicznej dał nam taką trochę wymówkę, a tak naprawdę okazję do spotkania i do wymienienia uwag na właśnie jak budować tak naprawdę teraz pandemia, czy nie pandemia, tylko po prostu aktualność i rzeczywistość, jak budować rolę i misję instytucji kultury. Ja bardzo dziękuję, Olgo, Agato, Klaudio, Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za Wasz udział i za wszystkie głosy. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania i chyba poproszę Anahitę o to, żeby w tym momencie powiedziała nam, co dalej. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za tak aktywny udział i myślę, że już mamy chyba kolejne pomysły na następne dyskusje, które tutaj były też wznoszone, żeby jak najbardziej się odbyły. Ja jeszcze raz zachęcam, żebyście Państwo zaglądali na stronę naszej pracowni i też tego, co robimy z naszymi właśnie partnerami, szczególnie żebyście też potem śledzili otwartą zachętę. Mam nadzieję, że się zobaczymy, może nie za rok, w domenie, znowu świętować domenę publiczną, ale może wcześniej jakiś nam temat się tutaj urodził, więc może będzie okazja do tego, żeby raz jeszcze się spotkać niebawem. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie mieć udany dzień. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za dyskusję. Dziękujemy bardzo. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Cześć wszystkim. Dzięki wielkie. Super było. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Też. Ja proponuję na koniec taką dyskusję etyka i estetyka udostępniania. To moje filozoficzne wykształcenie mi podpowiada. Ale to jest absolutnie coś, czym teraz bardzo mocno się też my pochylamy i chcemy dalej, czy to jest dobre słowo, chcemy więcej o tym rozmawiać, więc bardzo, bardzo chętnie to pomyślimy. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek też, żeby go dalej poprowadzić, bo to jest kwestia właśnie wykorzystania nowych technologii. Ja tutaj będę jeszcze Państwo z nami są, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza. To jest kwestia wykorzystania nowych technologii, to jest, prawda, sztuczna inteligencja, AI i taki etyczny code of conduct przy AI, a z drugiej strony ogromny potencjał wykorzystania danych pochodzących z kultury do tego, żeby rozwijać sztuczną inteligencję i w drugą stronę, żeby sztuczna inteligencja pomogła tak naprawdę ubogacać nasze kolekcje i informacje o tych kolekcjach, prawda? To jest tak naprawdę to. Ale kwestia właśnie też udostępniania i tego, co udostępniać, czego nie udostępniać, albo w jaki sposób i z jakim komentarzem udostępniać, bo czasem ten komentarz, prawda, jest teraz kluczowy, to są fascynujące tematy. Więc... No i zresztą to, co też Piotr powiedział o tym NFT, w ogóle to też jest, myślę, że temat niesamowity. Absolutnie. I w ogóle tej etyki i ochrony środowiska, to jest też szalenie ciekawy temat, żeby właśnie, bo jeszcze tak. Cieszę się, że czat żyje, musimy powoli zamknąć. Czat cały czas żyjemy, spotkanie tak naprawdę skończyliśmy, ale Ale to już jest taki off the record, ale absolutnie tak. Teraz też bardzo polecam. Myślę, że odnosząc się do jakby doświadczeń, które każdy z nas ma z życia konferencyjnego, dobrze wiemy, że wszystko, co najciekawsze, odbywa się w kuluarach. Tak, więc teraz zapraszamy wszystkich Państwa na tą rozmowę. Szkoda, że Olga już zniknęła, ale tak, ale to jeszcze tylko na koniec polecę Państwu bardzo ciekawy artykuł Alka Tarkowskiego właśnie o NFT w najnowszym numerze Pisma.
Więc bardzo też zachęcam i myślę, że to też gdzieś tam może być ciekawe do... Też bardzo ciekawy wątek i właśnie kwestia korzystania. Jak jeszcze raz, jak się nazywa autor? Alek Tarkowski w piśmie najnowszym. Okay. Super. No dobrze, słuchajcie, musimy to kończyć. Tak. Do zobaczenia. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dzięki, cześć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, cześć. Cześć. Pamiętam sobie czat. Haha. Uciekam.